Dobra, no to witam jeszcze raz. Dzisiaj powiemy sobie o nowościach Skyway. Nie wiem, czy tutaj dzisiaj są osoby, które, że tak powiem, nie wiedzą w ogóle o co chodzi, no ale przedstawimy tak od A do Z, jak tutaj zarabiamy. No i przedstawimy też właśnie nowości. A wieści, że tak powiem, są rewelacyjne, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale jesteśmy w tej chwili na 8. etapie rozwoju tego projektu. I ten projekt tak po prostu firma planowała, miał przynieść firmie taki zarobek rzędu 15 milionów dolarów. Natomiast no, dobra informacja jest taka, że sama zaliczka od Indii dała firmie 250 milionów dolarów, czyli jeżeli wcześniej mieliście jakieś osoby, które po prostu mówiły, że nie wierzą w ten projekt, to już teraz tutaj możecie powiedzieć, że firma no, podpisała kontrakt z Indiami, tak, i dostała 250 milionów dolarów zaliczki, czyli no, jest na dużym plusie i oby jak najwięcej było takich kontraktów. Inna informacja jest taka, że niedługo ma być podpisany kontrakt ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, ponieważ już udała się tam do firmy delegacja w tej sprawie, co spowoduje, że de facto no, firma Skyway będzie samowystarczalna. Firma będzie mogła się rozwijać i spokojnie dokończyć budowę ekotechnoparku. I tutaj, jak wiemy, te wydarzenia de facto mogą spowodować szybkie zamknięcie sprzedaży udziałów, czyli może to po prostu wszystko przyspieszyć. Dlatego no, ci, którzy po prostu de facto jeszcze do tego momentu nie zaopatrzyli się w odpowiednią ilość udziałów, no to dobrze, żeby to zrobili już teraz, ponieważ no, potem może de facto zostać po prostu ta sprzedaż udziałów zamknięta. Oczywiście to jeszcze nie jest potwierdzona informacja, także nie należy jej rozpowszechniać, no ale po prostu tych udziałów po prostu będzie coraz mniej. I również będą coraz droższe. Oczywiście do 8 marca możemy jeszcze kupić udziały w starych cenach, ale o tym powiemy potem. Tutaj też było takie ciekawe pytanie, bo niektóre osoby pytały, kiedy w końcu dostaniemy tam pieniądze za nasze udziały, kiedy firma wejdzie na giełdę. Także tutaj pozwoliłam sobie jakby tutaj taką informację tutaj wykorzystać. Generalnie, no kiedy, żeby firma weszła na giełdę, no musi być spełnionych kilka warunków, tak? Przede wszystkim muszą ukończyć ekotechnopark, tak? Czyli to jest prototyp, który w tej chwili firma buduje na Białorusi. Dalej musi być pełna certyfikacja no, tej technologii, bo to jest technologia transportu strunowego, to mówię dla nowych osób, i następnie zawarcie już konkretnych umów. W tej chwili już ma Skyway z kilkoma państwami umowy podpisane, tak? Ale wiadomo, że jeszcze no, tych krajów po prostu będzie przybywać. Odnośnie pozostałych warunków, tak, tutaj tak się po prostu zastanawialiśmy tam na czacie, jak te warunki muszą wyglądać, żeby firma Skyway weszła na giełdę, no to oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że nie wiemy jeszcze na jaką giełdę firma będzie wchodzić, więc nie możemy też podać takich dokładnych warunków, ale jeżeli byśmy to porównywali do firmy, do giełdy polskiej, musi po prostu firma zapewnić tutaj odpowiednią kapitalizację swoich udziałów na odpowiednim poziomie. Przykładowo w Polsce to jest bodajże tutaj 15 milionów euro, ale tutaj nie ma co się martwić, ponieważ Skyway ma już kapitalizację swoich udziałów na poziomie 400 miliardów dolarów, tak? Czyli już ten warunek ma spełniony. I kolejny taki warunek, musi być odpowiednia ilość akcji w wolnym obrocie. Jednakże no, Skyway ma tyle udziałów, że de facto no, nie będzie po prostu z tym problemu. Do tego oczywiście sporządza się publiczny dokument informacyjny, czyli na przykład to jest w Polsce, akurat to jest memorandum i zatwierdza ta Komisja Nadzoru Finansowego.
Trzeba też przedstawić dobrą strategię rozwoju, no ale akurat ja uważam, że to jest właśnie formalność, no ponieważ oni mają strategię rozwoju rozpisaną naprawdę do 15 etapów, czyli wszystko mają od A do Z rozpisane, rozplanowane, także z tym nie będzie najmniejszego problemu. Tutaj Robert już pyta na czacie, czy musimy zakładać konto w biurze maklerskim, aby nam wpisali akcje na konto, czy jak to będzie wyglądać? No wiesz co, Robert, takie rzeczy to de facto będzie wszystko, że tak powiem, no, omawiane wtedy, kiedy przyjdzie na to czas. Na ten moment, co Ci mogę powiedzieć, to jest taka informacja, że wszystkie nasze udziały, które do tej pory mamy wykupione, są księgowane w głównym rejestrze udziałów. No i jak firma wejdzie na giełdę, no to z pewnością będziemy tutaj, że tak powiem, te kwestie omawiać. No myślę, że będzie wszystko dopięte na ostatni guzik, ponieważ każdy nasz certyfikat udziałowca, wszystkie nasze akcje są księgowane na nasze imię i nazwisko. No i tutaj nie ma się co martwić, że komuś coś potem zginie. Każdy będzie miał taką ilość akcji, jaką zakupił i potem jak firma wejdzie na giełdę, będziemy mogli te udziały oczywiście spieniężyć. To jest pierwsza opcja, że albo sprzedajemy wszystkie udziały i firma zobowiązała się tutaj de facto, że te udziały od nas odkupi oni albo jeden z ich takich głównych inwestorów, udziałowców, albo możemy też wybrać opcję dywidend. Z tego co wiem, to mają być dywidendy w trybie rocznym od wartości zysku firmy, także no to są takie dwie opcje potem wypłat, tak? Ale no z tym pytaniem twoim, no to na razie tutaj nie będę odpowiadać, bo po prostu to jest jeszcze, że tak powiem, temat rozwojowy, ale tutaj nie ma się co martwić, się na pewno będzie można udziały sprzedać i tym na razie tutaj się nie zajmujemy. Chciałabym tutaj jeszcze przedstawić zdjęcia z ostatniej wizyty polskiej delegacji w biurze Skyway. To akurat tutaj nasz przedstawiciel, znany i lubiany Andrzej Pluta, był w biurze firmy. Tutaj pokazuje po prostu zdjęcia, czyli po prostu odwiedził biuro firmy w Mińsku. Tutaj pisze Ewa. Kolejne pytanie najlepiej bym prosiła na końcu prezentacji, no ale dobrze, odpowiemy. A można sprzedać trochę udziałów, bo mam bardzo duży pakiet. No Ewa, w tej chwili firma nie jest jeszcze jakby na giełdzie, tak? Więc nie możemy sprzedawać w tej chwili udziałów. No więc to już jakby jest kwestia po prostu no, tego, czy się chcesz na przykład dogadać z jakąś osobą, ale de facto z tego, co wiem, nie można też za bardzo przepisać udziałów jakby na inne konto innej osoby, tak? Także jak wejdzie na giełdę, to oczywiście możesz sprzedać trochę udziałów, tak? A na przykład resztę sobie zostawić, żeby otrzymywać dywidendy, tak? Jeżeli to miałaś na myśli, no to jak najbardziej. Dobra, prosiłabym pytanie na końcu, więc tutaj jakby chcę, to nie będzie długa prezentacja, chcę zaprezentować wszystkie nowości, a potem będziemy odpowiadać na pytania, dobrze? Dobra, teraz tutaj pokazuję Wam właśnie zdjęcia, czyli tutaj jak wygląda biuro firmy. I tutaj, no tyle tutaj. Każdy de facto może, to też takie nie jest tam proste, żeby, że tak powiem, do tego biura się dostać, bo tam trzeba mieć specjalne tam akredytacje, zezwolenia i tak dalej, ale jakby no, osoby z Polski, czyli już mogą pochwalić się, że tam były. Już wcześniej inna osoba z naszej grupy tam była, także Andrzej akurat tutaj nie był pierwszy, ale fajnie, że również odwiedził to biuro. I też chciałam poinformować, że 1 lipca 2017 roku będzie tutaj taki EcoFest, tak można to nazwać. To jest po prostu prezentacja tego prototypu kolejki, który jest zbudowany na Białorusi w miejscowości Morina Górka, Ekotechnoparku, tak, to jest prezentacja. Także no, jeżeli są dalej osoby, które jakby nie dowierzają, że ten projekt jest realny, to można zobaczyć, jak już tam kolejka śmiga, tak, de facto wszystko tam jest już. No, jest cały czas jakby tam to budują, ale już jest tam odcinek jeden zrobiony, także można po prostu patrzeć i podziwiać. Jest taka dobra informacja z nowości też, że właśnie ten ekotechnopark budowany na Białorusi dostał od prezydenta Łukaszenki, tak, dodatkowe 16 kilometrów ziemi, czyli no dobrze, no bo wiadomo, że taka kolejka, budowa takiego prototypu, no to jednak no, dużo przestrzeni zajmuje, więc
trzeba mieć na to dodatkowe po prostu kilometry. No i tutaj też jeszcze najważniejsza informacja, tak jak mówiłam wcześniej, kończymy teraz ósmy etap rozwoju i przechodzimy na dziewiąty etap rozwoju Skyway i będzie to 8 marca. Tym samym jesteśmy o krok bliżej celu do wdrożenia transportu strunowego na całym świecie. Tutaj coś tak dwa słowa dosłownie o tym ósmym etapie, tak? Czyli co się działo. No to się działo, że pod koniec 2016 roku były już tutaj uruchomione badania ruchu pojazdu Skyway, było już po prostu te testowanie tej technologii, jakby no ten prototyp, de facto była też tam prezentacja pod koniec roku 2016 na żywo, czyli inwestorzy przyjechali i oglądali już tą kolejkę na Białorusi, czyli to już ta prezentacja teraz, co będzie w lipcu, to już nie jest pierwsza prezentacja tej kolejki, bo już wcześniej inwestorzy byli tam zaproszeni. Również były przeprowadzone udane negocjacje w sprawie nadchodzącej certyfikacji transportu strunowego, no bo wiadomo, taka technologia musi mieć odpowiednią certyfikację, tak? To nie ulega wątpliwości. I teraz no, taka ważna jest właśnie informacja, że jak się zacznie ten dziewiąty etap, to zmieni się po prostu dyskont na pakiety, czyli to oznacza, że po prostu nawet jeżeli ceny pakietów zostaną bez zmian, to po prostu zmniejszy się ilość akcji w udziałów, więc też fajnie zarezerwować sobie jeszcze udziały w starej po prostu cenie, nawet jeżeli ktoś, nie wiem, no nie ma dobrej sytuacji finansowej, nie może sobie pozwolić, to nawet jeżeli wykupi jedną ratę w starej cenie, na starych zasadach, to już rezerwuje cały pakiet na starych zasadach, tak? Czyli o tym należy pamiętać. Czyli to powiedziałam, że de facto do 8 marca mamy czas. W zeszłym roku, tutaj jeszcze tylko powiem, były dwie zmiany cen akcji, a w tej chwili no tutaj będzie 8 marca. Tutaj taki przegląd dla osób, które nie wiedzą, no to ta technologia tak naprawdę jest rozwijana od 1978 roku, kiedy to po prostu no, opracowywano tą technologię, no bo to wiadomo, że to wymaga opracowania takiej kolejki, wymaga dużo czasu i tutaj twórcą jest Anatolij Junicki, wynalazca, geniusz, osoba, która już jakby wiele wynalazków ma na swoim koncie i tak naprawdę fizycznie coś się zaczęło tutaj dziać, czyli nie tylko tam była przygotowywana ta technologia, tylko fizycznie zaczęło się to dziać wszystko w 2014 roku, ponieważ było projektowanie tego prototypu kolejki, następnie budowa. W tym czasie zbierano również od pierwszych inwestorów takie składki, tak na zasadzie crowdfundingu udziałowego, czyli po prostu inwestorzy, którzy wierzyli w ten projekt, zrzucali się po to, żeby mógł powstać ten prototyp kolejki, żeby to mogło zacząć być budowane. No i z tego tytułu potem dało to po prostu efekty, ponieważ no, już ten prototyp powstał. No tutaj potem demonstracja i certyfikacja, to jesteśmy cały czas tutaj, że tak powiem, w trakcie. No i de facto tutaj wkraczamy w ten etap najważniejszy, czyli wdrożenie technologii na całym świecie. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy no, w bardzo dobrym miejscu, w bardzo dobrym czasie. Nie mogło być lepiej, nie mogło być lepiej, ponieważ no, jesteśmy praktycznie na końcu tego projektu, no a wiadomo, że koniec tutaj wiąże się z największymi zyskami dla osób, które w odpowiednim po prostu momencie zainwestowały w te udziały, bo jestem pewna, że to będzie no, słynne na całym świecie. Teraz jeszcze o ósmym etapie, no tak może skrótowo, bo tutaj nie chcę tutaj przedłużać, ale generalnie no, trzeba powiedzieć, że była tworzona odpowiednia dokumentacja, pozyskiwano cały czas właśnie klientów. Co tutaj jeszcze się działo? Rozszerzenie działalności spółki akcyjnej. Też tutaj powstawały, wiadomo, że te kolejki to będą różnego rodzaju, tak, bo będzie taka kolejka miejska, będzie taka kolejka typowo towarowa, tak, czyli tutaj to wszystko robiono właśnie w ósmym etapie i cały czas oczywiście trwała budowa. Jeżeli ktoś by chciał dokładnie wiedzieć, tak, jakie dokładnie były etapy, tutaj nie chcę dokładnie tego opowiadać, to wystarczy na swoim koncie Skyway wejść w zakładkę profil
I dokumenty. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na swoim biurze Skyway mamy w tej chwili już wszystko po polsku, ponieważ no, firma przetłumaczyła to nam wszystko na język polski, także można sobie to zobaczyć. No, z tym, że niestety ten harmonogram jest po rosyjsku, to akurat jest ten ból. No, mam nadzieję, że się też doprosimy, żeby ten harmonogram był przetłumaczony, ponieważ tam ma firma wszystkie swoje działania krok po kroku po prostu zaplanowane, tak? Czyli tutaj można w tej chwili powiedzieć, że firma nawet no, idzie szybciej niż pokazuje ten plan. Czyli to jest to, co ja mówiłam na początku, że na ósmy etap było zaplanowane to, żeby firma zarobiła 15 milionów, a zarobili ile? 250 milionów dolarów. Czyli chyba widzimy, że idziemy w dobrym kierunku, a jak jeszcze zainwestują teraz Emiraty Arabskie, no to generalnie no, będzie można mówić, że właśnie firma się staje po prostu samowystarczalna. Jeżeli chodzi o etap dziewiąty, no to jest właśnie to najważniejsze, po prostu obniżenie, znaczy jakby podwyżka tych cen akcji, tak? Czyli zmiana tego dyskontu. Tutaj będą produkować dalej kolejne części, tak? No bo tutaj wiadomo, że to jest konieczne. Zakończenie badania i testy certyfikacji, tworzenie salonów sprzedaży będzie. Technologia będzie tutaj cały czas udoskonalana, która będzie służyć do przewozu zarówno pasażerów, jak i towarów w mieście. Będą też projekty właśnie też celowe, tak? Czyli jakby dedykowane na konkretne na przykład miasto, tak? No i tutaj, tak jak mówię, cały czas pozyskują też nowych inwestorów, no bo co jest najważniejsze, to żeby firma zarabiała i pozyskiwała nowych inwestorów, bo wtedy to po prostu wszystko przyspiesza, a także przyspiesza nasze wypłaty. Również, co warto powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą, że firma Skyway już szkoli pracowników na ten moment, którzy będą obsługiwać, tak, te kompleksy kolejek, no bo ktoś to musi wszystko obsługiwać. Więc to jest de facto już tutaj w trakcie. No i tutaj generalnie ten etap dziewiąty no, ma kosztować 25 milionów dolarów, ale tutaj myślę, że jakby z tym już teraz nie będzie problemu, zwłaszcza jeżeli oni pobiorą jakby te kolejne zaliczki od kolejnych zainteresowanych krajów, tak? Czy tutaj myślę, że już z tym nie będzie problemu z kosztami. Warto tutaj jeszcze wspomnieć dla osób nowych, że technologia Skyway otrzymała dwa granty od ONZ. Również tutaj swoją opinię wyraziła Australijska Państwowa Niezależna Firma Konsultingowa oraz Narodowa Agencja do Spraw Inwestycji i Prywatyzacji Republiki Białoruś. I również najważniejsze, Ministerstwo Transportu Federacji Rosyjskiej uznało technologię transportu strunowego za innowacyjną, obiecującą i wydało tutaj specjalne rozporządzenie, tak? Czyli jakby cieszy się ona Skyway międzynarodowym uznaniem. Nie można powiedzieć, że to jest nikomu nieznana firma, bo tak po prostu nie jest. Jest to firma, która ma tutaj już certyfikaty, ma kontakty międzynarodowe. Także no właśnie, została zatwierdzona przez Radę Ekspertów przy Ministerstwie Transportu Federacji Rosyjskiej. Tutaj jest pokazane jeszcze tak poglądowo, jak to wszystko się rozwijało. No właśnie w tym kwietniu 2015 roku rozpoczęto budowę ekotechnoparku na Białorusi. W maju 2016 uruchomiono projekt celowy w Australii, czyli w Australii również jest ta kolejka budowana. We wrześniu 2016, to nie wiem, czy wszyscy wiedzą, Skyway prezentował się na targach InnoTrans, czyli międzynarodowych targach transportu. I jeszcze tutaj była też demonstracja systemów transportu lekkiego i miejskiego, czyli właśnie to, co mówiłam, już pokazywali tą kolejkę na Białorusi na żywo inwestorom. I tak samo przypominam, że ostatnio ruszył odcinek trasy Skyway w Indiach, a niedługo będą też Emiraty Arabskie. Jeśli chodzi o zalety Skyway, no to tak po prostu pokrótce, no przede wszystkim ta technologia jest dużo bardziej tania od innych jakby tutaj środków transportu. To jest jej podstawowa, wiadomo, zaleta. Można też powiedzieć, że jeżeli będą takie te kolejki strunowe, no to znikną korki, tak? Bo przecież to tam będzie tutaj poruszać się nad ziemią. Prędkość Skyway do 500 km na godzinę, czyli może naprawdę będzie dotrzeć wszędzie szybko, bezpiecznie.
No i jeszcze będzie też to przyjazne dla środowiska, także no, że tak powiem, czego chcieć tutaj więcej. Też również firma była już na tych targach międzynarodowych transportu w 2016 roku i została zaproszona na kolejne targi, czyli na targi, które będą w 2018 roku. Także będzie to w Berlinie. I w tym momencie tyle. Tutaj jeśli chodzi o plany firmy, na razie tutaj tyle. Chciałam przedstawić też Wam tutaj pakiety, które były po prostu, znaczy, które są w tej chwili aktualne i są do 8 marca. I to są bardzo fajne pakiety. Ja sama już takich kilka kupiłam. Ponieważ no, mamy tutaj bonus, tak? Na przykład, jeżeli dostaniemy taki bonus 5000 akcji, no to w przyszłości to będzie warte minimum 5000 dolarów. Tak samo jak dostaniemy bonus 8000 akcji, co będzie w przyszłości warte 8000 dolarów minimum. Przykładowo bonus 40 000 dolarów, czyli analogicznie wartość 40 000 dolarów. No to już są fajne bonusy. Żeby dostać takie bonusy, to tutaj trzeba po prostu opłacić raty dwie za jednym zamachem, ale te raty płacimy już od razu przy wyborze pakietu, tak? Czyli jeżeli ktoś się decyduje na pakiet na przykład 25 dolarów i go wybiera, to już przy pierwszym tym tutaj rezerwacji pakietu płacimy 50 dolarów i wtedy mamy po prostu ten bonus. De facto też osoby pytały, czy to będzie tak, że ktoś zapłaci pierwszą i drugą ratę i dostanie ten bonus. To tak właśnie nie będzie, ponieważ system akurat on powie nam, że jakby my płacimy pierwszą i dziesiątą ratę, czyli pierwszą jakby i ostatnią ratę i wtedy mamy właśnie ten bonus. No to tak może do końca logicznie nie jest, ale po prostu płacimy pierwszą i ostatnią ratę od razu. I wtedy po prostu mamy ten dodatkowy bonus w akcjach. Także to tak tutaj wygląda. Warto te pakiety rzeczywiście mieć. Tutaj Ewa się pyta, ile masz pakietów? No ja już, że tak powiem, tego nawet nie liczę, ponieważ no mam po prostu tego bardzo dużo. I jeszcze zresztą dokupię przed 8 marca. Także w tym momencie no, warto skorzystać, póki jeszcze jest ta promocja. I teraz, no co jeszcze? Tutaj można powiedzieć, że potencjalny zasięg to jest 50% światowego rynku usług transportowych. I no, tak naprawdę ta technologia transportu, jej wartość Skyway'a jest szacowana na de facto 400 miliardów dolarów. I naprawdę tutaj minimalna jest kwota inwestycji, bo to jest kwota dla każdego. Tutaj mamy oczywiście jeszcze takie pakiety po prostu mamy jeszcze różne, także pakiety ratalne nie są jedyne, no ale na ten moment uważam, że te z tym bonusem są najbardziej po prostu opłacalne. To już osoba, która Was wprowadziła, ona po prostu wtedy Wam pokaże te wszystkie pakiety. Mamy też pakiety jednorazowe, ale jak mówię, no, bardziej opłacalne są te ratalne. Tutaj zobaczmy jeszcze te inne kraje, które złożyły wstępne zamówienia na wykorzystanie technologii Skyway. Także no, widać, że nawet sama Unia Europejska jest zainteresowana. W Australii już to się buduje. Zjednoczone Emiraty Arabskie niedługo podpisują kontrakt. Także no, widzicie, że tutaj się de facto cały czas coś dzieje. Jeżeli chciałbyś tutaj zostać inwestorem, no to zarejestruj się i zgłoś się do osoby, która Cię tutaj zaprosiła. Także w tym momencie, no, tak to wygląda taka procedura, że rejestrujemy się, sama rejestracja jest bezpłatna, wybieramy pakiet akcji, który Tobie najbardziej odpowiada. Następnie po zakończeniu procedury otrzymujemy certyfikat właśnie potwierdzający wpisanie Ciebie do rejestru akcjonariuszy, czyli wszystko jest tutaj, że tak powiem, księgowane odpowiednio. No i tutaj z mojej strony na ten moment tyle, bo też nie chcę za bardzo przedłużać tej prezentacji. Jeżeli teraz macie pytania, to proszę piszcie.
Także czekam teraz na ewentualne pytania. Okej, już widzę pierwsze pytania. Ile jednocześnie można opłacać pakietów? Pyta Krzysiek. De facto nie ma ograniczonej liczby, można mieć niezliczoną ilość pakietów, no tylko wiadomo, że jeśli to są pakiety ratalne, no to po prostu firma wymaga też, no wiadomo, płatności na przykład co miesiąc, tak? Czyli też jeżeli pytanie, czy warto mieć nieograniczoną ilość pakietów, czy warto zainwestować po prostu wyższe pakiety, bo te, co tutaj pokazałam, to są akurat najbardziej popularne, a mamy również pakiety o wyższych kwotach. Jeśli chodzi jeszcze o płatności ratalne, taka ważna rzecz, tutaj po prostu to też nie jest coś takiego, że to są takie raty jak w banku, czyli jeżeli nie opłacasz rat, ktoś cię będzie ścigał, tutaj czegoś takiego nie ma. Ale jeżeli ktoś na przykład nie opłaca rat, no to wiadomo w terminie, no to firma może po prostu anulować ci te raty i zwrócić ci środki na balans i wtedy z tych środków możemy kupić tylko już pakiet jednorazowy, a one są po prostu dużo mniej korzystne niż te pakiety ratalne. Także o tym należy pamiętać. Jeżeli na przykład ktoś wie już, że na przykład ma, nie wiem, ma trudną sytuację finansową w danym miesiącu i nie będzie go stać na tą ratę, może zrobić coś takiego, że klika taki przycisk, pomiń płatność w tym miesiącu, i po prostu opłać dwie raty, opłać za miesiąc, tak? Czyli na przykład ja nie płacę raty w październiku, ale płacę w listopadzie za październik i listopad. Czyli firma dała nam taką po prostu możliwość. Teraz tak, te zaliczki od Indii i Emiratów Arabskich nie są na budowę trasy u nich, czy za co? No tak, no jeżeli Indie dają tutaj zaliczkę, no to wiadomo, że oni oczekują, że coś zostanie za tą zaliczkę zbudowane, tak? Więc tutaj jak dla mnie no to jest oczywiste, tak? Z jaką firmą podpisuje się umowę? No to jest firma po prostu tutaj spółka, tak? Jeżeli byś chciał, to mogę Ci podać tutaj dokładne dane spółki. Po prostu no, przy rejestracji zaznaczamy, że tam zgadzam się z umową, oczywiście warto przeczytać, także tutaj mogę Ci dać też dane rejestrowe, dokładne spółki. Można sobie tutaj sprawdzić. Tutaj ma właśnie ta spółka też tak zwany IZIN, czyli to jest Międzynarodowy Numer Papierów Wartościowych. Tutaj jak sobie wpiszesz ten kod, to Ci wyskoczy wszystkie dane. Teraz tak, są pakiety, które można kupić tylko raz, tak? Są również pakiety, które kupujemy po prostu jednorazowo, jeżeli ktoś się nie chce bawić w raty, mamy również pakiety jednorazowe. No i tam są de facto od 15 dolarów, tak? Tylko z tego co pamiętam, za 15 dolarów można nabyć 400, wtedy będzie to 450 akcji, no czyli to jest docelowo kapitalizacja 450 dolarów. Potem mamy 15, 30, 60 i wyższe też jakby te ilości. No z tego co po prostu przeliczam, te pakiety ratalne wychodzą po prostu lepiej. Dobra, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Czy jeszcze mamy jakieś pytanie? Jak nie, to kończymy. Pakiety ratalne, które można kupić tylko raz. Aha. Generalnie tak, no jeżeli chodzi o pakiety ratalne, które można kupić tylko raz, to jest na przykład pakiet za 300 dolarów, który ma na przykład tylko dwie raty. Można na przykład od razu opłacić dwie raty. Tak samo co do pakietów ratalnych, to można
jakby no, opłacić też wszystkie raty za jednym zamachem, tylko to trzeba po prostu tam robić, że tak powiem, pojedynczo klikać, nie? Ale można tak zrobić. Także tak, tak, Dan to jest też ta, tak, to jest ta firma. Także odpowiadając tutaj na pytanie Katia, są takie pakiety. Tylko to trzeba klikać, że opłacasz każdą po prostu ratę, ale de facto, no jeżeli ktoś się uprze, to można opłacać je za jednym zamachem, nie? No ale jakby de facto, no, z definicji sam pakiet ratalny, no to znaczy płatność w ratach. No jeżeli ktoś chce, może na przykład doładować sobie od razu powiedzmy $250 i klikać, opłacać je po prostu te raty po kolei, to wszystko się opłaci. Co z urzędem skarbowym? No de facto, oczywiście, powinniśmy się rozliczać no, z każdego wpływu, tak? No są wpływy zagraniczne, powinny być oczywiście rozliczane, no ale ja się o to będę martwić, jak dostaniemy te pieniądze. Dobra, czy jeszcze jakieś pytania mamy? Także naprawdę warto się pospieszyć, no bo taka okazja, że tak powiem, no nie zdarza się często. I po prostu, jeżeli są osoby nowe, zapraszam, żeby skontaktowały się właśnie z osobami, które Was zaprosiły po prostu na tą prezentację. Też jeżeli ktoś chciałby się zaangażować i na przykład polecać Skyway, to mogę zaproponować też udostępnić taki system do automatycznego polecania. To jeżeli są osoby zainteresowane polecaniem, bo oczywiście to tutaj nie jest obowiązkowe, ale można, tak? Wtedy po prostu wystarczy napisać do mnie na maila. Tutaj podaję maila. Okej, tutaj jeszcze kolejne są pytania. Czy musimy się rozliczać z zakupu, czy dopiero po sprzedaży lub dostania dywidendy? No dopiero wtedy się rozliczamy, kiedy no, de facto zarobimy, tak? Czy ktoś się wybiera na EcoFest w lipcu? Dobre pytanie, to niech osoby się wypowiedzą. Kolejne. Chodzi o to, że nie można tego pakietu kupić więcej niż jeden raz. No ja o czymś takim nie słyszałam, że nie można tego pakietu kupić więcej niż jeden raz, no chyba, że o czymś nie wiem. O, Ewa pisze, że chce jechać. Czy musimy coś w tej chwili rozliczać, jak na przykład dostaniemy bonus od referali, czy dopiero jak dostaniemy dywidendę lub sprzedamy? No de facto no, w naszym kraju obowiązuje takie prawo, że każdy de facto jakby no, zarobek powinno się rozliczać, chyba że ma się oczywiście określone ulgi. Także no, to już jest kwestia tutaj osobista. To są te pakiety multiplier. No wiesz co? Teraz tutaj bym się musiała zalogować. Coś mi się nie chce zalogować. Ale jeżeli rzeczywiście jest coś takiego, no to może niektóre pakiety takie mają coś, że można je zamawiać tylko raz, no ale większość jednak jest taka, że można wiele razy je zamawiać. Jest mowa o tym w opisie tych pakietów. No dobra, czyli dobrze, to zwracam honor, to dziękuję bardzo, też się czegoś dowiedziałam. Jeżeli jest coś takiego tam powiedziane, no to znaczy, że te pakiety multiplier można zamawiać tylko raz, a co do pozostałych nie widziałam takich obostrzeżeń. Czy Andrzej powie coś ciekawszego w środę? No, Robercie, no jak się nie podobało webinar, to nie musisz tutaj przychodzić, więc jakby, no to już jest wolna wola każdego. No Andrzej miał po prostu nam zdać relację z wizyty w biurze w Skywayu, także no nie wiem, kiedy to zrobi. Mam nadzieję, że w środę będzie mógł prowadzić, ale to też nie jest pewne, ponieważ no, w tej chwili Andrzej jest akurat na wyjeździe i nie wiem, jak tam u niego po prostu jest z możliwością prowadzenia webinaru. Dobra, no to czy jeszcze mamy jakieś pytanie? Jak nie, to kończymy w takim razie. W Urzędzie Skarbowym mówią, że trzeba zapłacić 1% od zakupu udziałów. No wiesz co, no tego to ja nie wiem, więc nie chcę Ci tutaj powiedzieć, że tak powiem, czy tak trzeba zrobić, bo no ja o czymś takim jakby nie słyszałam, bo pierwszy raz coś takiego właśnie słyszę.
Trzeba się jeszcze dowiadywać. Zmień urząd. No tak urzędu chyba łatwo się nie zmienia. No to nie wiem, ja takiej rzeczy, ja takiego czegoś niczego nie słyszałam, że trzeba coś płacić od zakupu, no ale może nie mam dobrych informacji. Także no to trzeba by było z tej sprawdzić. Dlaczego nie można już płacić z przelewem? Jest dalej ta opcja przecież. Swift, tak? To nie są udziały akcji, tylko certyfikat akcji. Od sprzedaży tylko. Można, jest dalej opcja płatności przelewem. Także nie widziałam, żeby to było zablokowane. Jest opcja po prostu Swift, tak? To się nazywa Swift. Po wybraniu pokazuje się info. Nie wiem, jeszcze dzisiaj to wiesz co widziałam. No chyba, że tymczasowo coś jest, że tak powiem tutaj zablokowane. No to chwilkę to się zaloguje i to zobaczę. No alternatywnie jeszcze zostaje karta, tak? Albo na przykład Bitcoin. Że trzeba przez system pośredniczący. Aha, no to widzicie, to się też czegoś dowiedziałam. No to kurczę się dziwię, bo wcześniej to wszystko, że tak powiem, działało. Na Skype masz wysłany opis do pakietu Multiplier. Ok, no to fajnie, to dziękuję. Dobra, czy jeszcze mam jakieś pytania? Tak, no dokładnie, miałeś też rację tutaj Dan pisząc, bo właśnie to sprawdziłam. Nie można w tej chwili rzeczywiście przez przelew opłacić, tylko byś musiał przelewem na przykład Advanced Cash założyć i doładować Advanced Cash przelewem, no i dopiero wtedy niestety można zrobić przelew. A tutaj Aleksandra poleca założenie konta w Szwajcarii i kartę do wypłat dywidend. Ok, no to fajnie. Dobra, czy jeszcze mam jakieś pytania? Czy już wszystko rozwiązane? Dobra, no to kończymy w takim razie. To dziękuję bardzo wszystkim za udział. Co do tego, czy Andrzej będzie miał w środę webinar, no to oczywiście poinformujemy. Może mam nadzieję, że mu się uda. To dzięki i dobranoc. A jak założyć konto w Szwajcarii? No to już się musisz z Aleksandrą tutaj kontaktować, no bo. Ona to poleciła. Dobra, ja się w takim razie wyłączam. Dzięki, dobranoc.